1914 roku Niemcy mogły wystawić 4-milionową armię dysponującą najnowocześniejszym uzbrojeniem. Była to potęga, która zamierzała podporządkować sobie Europę i zwyciężyć w boju z największymi mocarstwami tamtego świata. Jakże z tą potęgą mogli zmierzyć się ludzie, którzy mieli tylko dzielne serca? A jednak podjęli tę walkę i zwyciężyli. Nigdy Wielkopolska, wchłonięta przez Prusy w czasie rozbiorów, nie pogodziła się z utratą polskości i niepodległości. Ale wobec ogromnej przewagi gospodarczej i militarnej Prus, walka zbrojna o wolność nie miała sensu. W tych warunkach Wielkopolanie mogli wybrać tylko jedną skuteczną drogę – organizowania się, obrony polskości, kultury, języka, tworzenia polskiej siły gospodarczej. To wszystko mogło stać się podstawą zwycięskiego powstania, które miało wybuchnąć w odpowiednim czasie i które miało przywrócić Wielkopolskę Polsce. W sierpniu 1914 roku Niemcy wyruszyły na wojnę, do której były doskonale przygotowane. Sieć kolejowa, budowana przez dziesiątki lat, umożliwiała bardzo sprawne przerzucanie wielkich oddziałów wojska i dowiezienie zaopatrzenia. Niemiecka armia ruszała do boju dysponując najnowocześniejszą bronią, o której skuteczności państwa Antanty miały szybko się przekonać. Karabiny maszynowe, nieznane jeszcze powszechnie na bitewnych polach, dziesiątkowały belgijskich i francuskich żołnierzy. Ich siłę dopełniały ciężkie działa, których armia niemiecka miała wielokrotnie więcej niż przeciwnik. W efekcie w ciągu miesiąca niemieccy żołnierze zdobyli Belgię i podeszli pod Paryż. Jednak kiedy stolica Francji gorączkowo przygotowywała się do obrony na początku września 1914 roku, niemieccy żołnierze okazali się być już wyczerpani krwawymi bojami. Francuzi wykorzystali ten fakt i uderzyli 6 września nad Marną. Ta bitwa uratowała Paryż, a niemieckie wojska zostały odrzucone. Od czasu, kiedy Wielkopolska w wyniku rozbiorów znalazła się pod niemieckim panowaniem, powstawały tutaj organizacje legalne, półlegalne, tajne, które miały przygotować społeczeństwo do walki o wolność. Ta walka była niemożliwa ze względu na niemiecką potęgę. Na terenie Wielkopolski stacjonowało 30 do 40 tysięcy żołnierzy mających oparcie w potężnych fortyfikacjach. Ale nadchodził czas, kiedy ta niemiecka potęga zaczęła się kruszyć. Na froncie rok 1914 nie przyniósł rozstrzygnięcia. Wszyscy zrozumieli, że wojna, która miała trwać 2 tygodnie, będzie trwała długo. Mijały miesiące, potem lata i mimo ogromnych strat w każdej z walczących armii rozstrzygnięcie wydawało się bardzo odległe. Ale nadchodził koniec. Koniec świata, który dopuścił do tej wyniszczającej wojny. Na froncie wschodnim armia rosyjska ponosiła dotkliwe klęski. Przegrane załamywały morale żołnierzy. Coraz częstsze stawały się wypadki, że odmawiali oni walki, wychodzili z okopów, aby bratać się z wrogiem. Rewolucja lutowa w 1917 roku w Rosji zmusiła cara Mikołaja II do abdykacji, a w październiku rewolucja bolszewików obaliła rząd tymczasowy, który nie chciał zakończyć wojny i dać pokój milionom głodnych ludzi i wykrwawionej armii. Rewolucja w Piotrogrodzie stawała się przykładem dla żołnierzy w innych państwach. W Niemczech najpierw zbuntowali się marynarze w Kilonii. W Monachium zrewoltowane tłumy zaatakowały więzienie i koszary. 9 listopada 1918 roku w Berlinie rozpoczął się strajk generalny. Tej samej nocy cesarz Wilhelm II, nie mogąc już liczyć na lojalność własnej gwardii, uciekł do Holandii. Niemcy były wyczerpane 4-letnimi zmaganiami. Nie miały już rezerw ludzkich, aby uzupełnić ogromne straty w szeregach wojsk, ani zasobów gospodarczych. W Poznaniu zaczęto mówić, że pruski but sparciał. Świadomość nieuniknionej klęski Niemiec na froncie rodziła nadzieję na odzyskanie wolności. Polacy potrafili tę okazję bardzo szybko wykorzystać, ujawniając tajne do tej pory komitety obywatelskie.
Wielkopolska mogła liczyć tylko na własne siły. Pomoc Warszawy nie mogła być duża. Józef Piłsudski koncentrował swoją uwagę na wschodzie, uważając, że odradzające się państwo polskie ma szansę decydowania o granicach tylko tam. 11 listopada 1918 roku ksiądz Mieczysław Meissner na czele grupy zbrojnych wtargnął do niemieckiej komisji obwodowej w Środzie Wielkopolskiej. Rozbrojono urzędujących tam oficerów i zabrano broń z magazynu. Już następnego dnia władza w Środzie była w rękach polskich. Ten płomień wolności, płomień polskości obejmował Wielkopolskę bardzo szybko. Do takich samych wydarzeń doszło w Jarocinie, w Obornikach, w Szamotułach, w Kurniku. W Poznaniu wydarzenia decydujące o dalszym losie historii rozegrały się 13 listopada. Tego dnia w sali Starego Ratusza na pierwszym piętrze obradowała Rada Żołnierzy, zdominowana przez Niemców. Niespodziewanie do budynku wtargnęło kilku Polaków. Na ich czele szedł Mieczysław Paluch. To był tak zwany zamach na ratusz. Wydarzenie szczególnie ważne, albowiem w jego wyniku Polacy uzyskali decydującą pozycję w Radzie Robotniczej i Żołnierskiej oraz wgląd w najważniejsze działania Niemców. Wydarzenia nabierały tempa. 25 grudnia do Gdańska przypłynął Ignacy Paderewski. Tam delegacja Naczelnej Rady Ludowej zaprosiła go do Poznania. Świat znał Paderewskiego jako wybitnego pianistę i kompozytora, także jako wielkiego orędownika spraw polskich. Niemcy nie zdawali sobie sprawy z siły, jaką w poznańskim społeczeństwie wyzwolił przyjazd Paderewskiego 26 grudnia 1918 roku. Witały go wielotysięczne tłumy, które zgromadziły się wokół dworca i na trasie przejazdu. Niemieccy oficerowie, którzy mieli wręczyć Paderewskiemu nakaz opuszczenia miasta, zderzyli się z murem Straży Ludowej, obstawiającej dworzec w Poznaniu. W jakich okolicznościach padły pierwsze strzały? Kto strzelił pierwszy? Tego nigdy nie udało się ustalić. Następnego dnia, 27 grudnia 1918 roku, o godzinie 11, oddział Polskiej Organizacji Wojskowej wtargnął do gmachu komendy 5. Korpusu. Aresztował dowódcę korpusu, jego zastępcę, prezesa prowincji poznańskiej. To sparaliżowało niemieckie działania. Ułatwiło powstańcom przejęcie kontroli nad miastem. Powstanie wybuchło. Wieść o tym rozeszła się lotem błyskawicy po całym kraju. Zrobiła potężne wrażenie również w Mogilnie i w Strzelnie. Nie zdołano jeszcze ochłonąć, gdy dzień później, 28 grudnia, nadeszły nowe wieści o wybuchu powstania w Gnieźnie, które przecież leżało niemal w sąsiedztwie. Łunę powstania można było już prawie dostrzec. Nastąpił zryw, w swoim rodzaju jedyny, żywiołowy i niemal powszechny. Rezultat narodowej edukacji licznych towarzystw i organizacji oraz poszczególnych domów i rodzin polskich. Majątek Mirosławice należał wtedy do rodziny Zakrzewskich. Sąsiadowali z gospodarującymi we Witkowie Głowackimi. I oni się zdecydowali w ten sposób, że właściwie sąsiadem był pan Głowacki. Rodzice tam nie jeździli, a mężczyźni się spotykali od czasu do czasu. No. I jakoś to wyszło, że u Głowackich się organizuje jakaś obronny, nie wiem, pułk, nie, ale on był. Jan Głowacki, członek sztabu dowódcy Pawła Cymsa, walczył na terenie powiatu strzelińskiego i inowrocławskiego. Leon Głowacki uczestniczył w powstaniu na terenie powiatu strzelińskiego i inowrocławskiego. Walczył w szwadronie nadgoplańskim pod Złotnikami, Nową Wsią i Rojewem. Marian Głowacki walczył jako ułan w szwadronie nadgoplańskim na terenie powiatu strzelińskiego i inowrocławskiego. Z przekazów rodziny wiemy, że w powstaniu brał też udział Franciszek Głowacki. No, z Mirosławic szło dwóch, tak? U nich tam było więcej tych chłopców niż Bo od was doszedł pani ojciec i Stanisław. Stanisław Zakrzewski, mając 16 lat, wstąpił do ochotniczych oddziałów powstańczych i brał udział w walkach o Strzelno. Wojciech Zakrzewski brał czynny udział z bronią w ręku w walkach o oswobodzenie Strzelna i okolicy oraz Inowrocławia. Walczył w pododdziale Leona Głowackiego. A niech mi pani powie, a profesor Zakrzewski też był zaangażowany w powstanie, czy nie? Czy też brał jakiś udział
pani dziadek? Dziadek? Mhm. Myślę, że nie. Mhm. Ja nie, ja osobiście o tym nie wiem. Oni mieszkali w Poznaniu. Także myśmy w tym czasie właściwie tych dziadków znali tylko jak przyjeżdżali na święta jakieś, na Wielkanoc na 100%. Ojciec Stanisława i Wojciecha, profesor Zygmunt Zakrzewski, nie uczestniczył w bezpośrednich walkach. Wybrany został jednak pierwszym po odzyskaniu niepodległości starostą strzeleńskim. Uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego był też Nikodem Trojanowski, ojciec wieloletniego proboszcza parafii Wronowy, księdza Jana Trojanowskiego. Brał on udział m.in. w ataku na Chodzież, potem w walkach o Rynarzewo, Szubin i Kcynię. W walkach o niepodległość Wielkopolski brał też udział Józef Drogowski. Nazwisko to zacne i związane od lat z naszymi terenami. Wiadomo, że przyjechał z Niemiec na urlop i akurat wybuchło powstanie wielkopolskie. I nawet już nie poszedł do domu, do swoich rodziców, którzy mieszkali w Chałmiczkach, koło Kurszwicy gdzieś tam. No i po prostu przystąpił zaraz do tego powstania. Organizowało się w Kurszwicy grupa po prostu, która przyszła na Inowrocław, na odbicie Inowrocławia. Później tam brał udział w walce o podwórzec kolejowy i o niemiecki garnizon, który tam stał w Inowrocławiu. Józef Drogowski z chwilą organizowania się Powstania Wielkopolskiego na terenie Kruszwicy wstąpił w jego szeregi jako ochotnik i brał udział z bronią w ręku w walkach o Bachorce, Dąbrowę Biskupią, Kruszwicę oraz Inowrocław. Dziesiątki lat przygotowań, działalność polskich organizacji, szkolenia młodzieży w Sokole i skautingu sprawiły, że Wielkopolska miała wojsko gotowe do otwartej walki z wrogiem. Do 15 stycznia 1919 roku powstańcze oddziały oswobodziły większość Wielkopolski. Niemcy zostali zmuszeni do podpisania w lutym 1919 roku rozejmu w Trewirze, na mocy którego Polska przejmowała większość ziem dawnego Wielkiego Księstwa Poznańskiego. To był wielki sukces powstania. Wielkopolska została postanowieniem Traktatu Wersalskiego włączona w skład niepodległego państwa polskiego. Warto pamiętać i przypominać coraz to nowym, młodszym pokoleniom o tamtych dawnych czasach i naszych lokalnych bohaterach walk o niepodległość. W 2003 roku, kiedy od powstania mijało 85 lat, strzeleński plastyk Jan Suliński wykonał na ścianie korytarza Szkoły Podstawowej we Wronowach przepiękne malowidło nawiązujące do walk o niepodległość Polski. 15 lat później jego odnowieniem zajęła się absolwentka naszej szkoły, studentka konserwacji i restauracji zabytków Paulina Prus. 5 lat późniejsze obchody 90. rocznicy powstania Wronowska Szkoła uczciła wystawą i przedstawieniem teatralnym przygotowanym przez nauczycieli, a zagranym przez uczniów. Rok 2018 to rocznica szczególna, mija bowiem całe stulecie od wielkopolskiego zrywu powstańczego. Pamiętamy i teraz. 8 marca 2018 roku w kościele parafialnym we Wronowach poświęcona została tablica upamiętniająca stulecie odzyskania niepodległości. Jej uroczyste odsłonięcie odbędzie się 5 października 2018 roku na terenie szkoły. Thank you.
Bóg wyruszył w pole. To jest z okresu właśnie tego powstania. Bóg wyruszył w pole, zapłakała Ania, maszeruje wojsko prosto Poznania. Długa była droga, krótkie bojowanie, z dalekiej podróży pozdrawiałem Anię. Hej Aniu, Aniu, wyjdź przed sił, wojsko wróci lada dzień i wesoło znów pod ręce pójdzie mundur przy sukience. Tak, to jest jedna. Tak to śpiewali. Pole zapłakała Ania, bośmy coraz dalej stali od Poznania. Długie były marsze, krótkie wojowanie, z dalekiej kwatery pozdrawiałem Anię. O Aniu, Aniu, wyjdź przed cień, wojsko wróci lada dzień. I we dwoje znów pod ręce pójdzie mundur czy sukience. O Aniu, Aniu, wyjdź przed cień, wojsko wróci lada dzień. Znów dziewczyny i żołnierze będą razem na kwaterze.